Dziękuję, panie marszałku. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Ja myślę, że decyzja o budowie pierwszej elektrowni atomowej w Polsce została podjęta przez rząd pana Donalda Tuska. Nawet została wyznaczona firma PGE, która ma realizować ten projekt. Ja przed sobą mam harmonogram wykonawczy tegoż przedsięwzięcia, kończący się datą 2023, gdzie będzie oddana do użytku pierwsza elektrownia o mocy 3000 MW energii. I mało tego, jak patrzę na ten harmonogram, który rozpoczyna się od 2011 roku, to widzę, że rok po roku konsekwentnie jest realizowany. Jeżeli patrzę na opisówkę, w której mamy bloczek rozwój i kompetencje, i on dotyczy roku 2012 i trzeciego kwartału, pisze wdrożenie modelu kompetencji w spółkach jądrowych. Ja rozumiem, że tym modelem kompetencji to jest Aleksander Grad i Gablik, którzy odeszli z Ministerstwa Skarbu Państwa. Jeżeli tak będzie realizowany ten harmonogram z tak kompetentnymi osobami i w tak konsekwentnie, to ja mam poważne wątpliwości co do tego, czy ten projekt zostanie zrealizowany zgodnie z naszymi oczekiwaniami i oczekiwaniami co do bezpieczeństwa energetycznego kraju i eksploatacji takiej elektrowni w Polsce do roku 2023. I w kontekście tego chciałem się zapytać o zupełnie inną sprawę. Otóż w świecie bardzo wiele państw podjęło decyzję o budowaniu kolejnych bloków napędzanych energią atomową. To są bloki liczone w dziesiątkach. Ostatnio w Stanach Zjednoczonych podjęto decyzję o budowie czterech kolejnych bloków energetycznych napędzanych energią atomową, mimo tego, że mają gaz łupkowy, chciałem w tym momencie powiedzieć, w tak dużych ilościach. Też podejmują takie decyzje. I więc chciałem zapytać, czy przypadkową datą jest data 2023, jeśli chodzi o oddanie elektrowni atomowej do użytku, dziękuję, o mocy około 3000 MW. Dziękuję i czy to bardzo ma jakikolwiek związek? Nie, panie pośle, ale to 48, nie, ale nie, ani 17. Panie pośle, proszę być koleżeńskim wobec innych posłów. Tylko skończę proszę zdanie. Zobaczyć, jak pan poseł Banaszak czy to ma związek, jakikolwiek związek z pakietem klimatycznym? Dziękuję. Dziękuję.